Siema! Jezu, jak fajnie. Zresztą po raz kolejny staje mi pod tym znakiem, gdzie Pontewszczak jest Pontewszczakiem, gdzie Siurdak jest Siurdakiem, wystąpić. Cudnie. To jest już tradycja nasza wspólna. Ja zawsze jestem przed Cezarem na jego nagrywkach, bo naganiać jakichś frajerów po prostu. Jako taki miś z Zakopanego. Ale tak, w ogóle to jest jeden z moich ulubionych klubów w całej Warszawie, Hydrozagadka, w ogóle też w kraju jest jednym z lepszych, to jest super atmosfera, po prostu toalety też są i... Jezu, jak to się niezręcznie ostatnio jak byłem, bo stałem w kolejce do klopa, nie, i takiej zeroosobowej, bo podchodzę i po prostu, nie, bez gitu, szarpię za... klamkę zamknięte, no to stoję, czekam, aż ktoś tam wiecie, nie? I za mną podchodzi toleś i to zajętym. No to może sprawdzę mimo wszystko. Ja mówię, no to ty kurde, dobra. I otwarte rzeczy. Nie wiem. I tu moja rada, jak coś takiego wam się przydarzy, to po prostu odwróćcie się do tej osoby i na ciebie czekałem, ziomek. Więc ja już do barów mniej chodzę, bo ja nie piję. Już od lutego 2002 roku, 20. 18 lat przeźwości sobie dodałem. 2020 rok, luty. Od tego czasu nie mam alkoholu w ustach. No tam okazjonalny tampon z wodą w dupie się nie liczy. To bardziej dla empatii. Ale nałogi tak działają. Ja wiem o tym dobrze. Zaraz opowiem, gdzie było jakby początek moich nałogów, ale pamiętam jak dzisiaj, jak do mojej szkoły przyszedł Kolo, żeby nas namówić, żebyśmy nie palili papierosów. I on miał tracheostomię, czyli po prostu miał wycięty przełyk. I w związku z tym, my mamy tam lat 11-12, miał taki wokoder, który przystawiał tutaj, on zamienia wtedy drgania na głos. I on mówi nam, chłopcy, pamiętajcie, że... pod żadnym pozorem nigdy nie palcie papierosów, bo będziecie brzmieć tak jak ja. A my wszyscy jak robot? Zajebiście, wszyscy! Jaramy pety, mój drogi panie. Powiedz coś śmiesznego tam, śmierć ludzkością, da, nie, chłopcy, kurwa, nawet jego płacz brzmi jak laser. Więc petów nie palę, bo to rzeczywiście wydatek jest. Gdybym nie palił, to bym miał mieszkanie, mówił mój wujek, który spalił mieszkanie. Ale pamiętam to jak dzisiaj, moi drodzy, gdzie się to wszystko zaczęło? Pamiętam, ja po prostu byłem bardzo słaby z matematyki. Bardzo słaby. Ja nawet miałem taką sytuację, że nauczycielka do mnie mówi, Zaleski, siadaj, 2. A ja mówię, a ile to jest? Mówi, nie wiesz, ile to 2? Ja mówię, nie było mnie tu kilka miesięcy. A ile cię nie było? Nawet nie wiem. Wtedy moja matka poszła po rozum, po miliard do głowy i co robiły takie typiary wtedy rozsądne, że kupują komputer dzieciom. Prosta sprawa, bo tam jak wiemy, z czego się składa komputer? Z plastiku, zgadza się. I co tam wewnątrz jest? Krzem, nie? I to są liczby, jakby, nie? Nie wiem, moja matka była opiekuńcza, ona się nami zajmowała. Ona nawet jak, w ogóle bardzo opiekuńcza, jak karmiła kaczki, to piersią. Więc kiedy kupiła nam komputer, my oczywiście z braćmi, zamiast się uczyć, to gierki, ta, szczelanki i tak dalej. Na tyle dużo tego było grania, że mój wujek nawet zaczął mówić na mnie bajtek, nie? Ja myślałem, że to urocze. Potem się okazało, że ignorowaliśmy pierwsze oznaki wylewu, po prostu. Nie. Ale się nie martwcie, tylko mu prawą stronę mu sparaliżowało, on jest z zawodu żużlowcem, więc on bez kitu. On jak wjeżdża na rondo, to mówi, to jest mój Wietnam. Za dużo jest. Nie, oczywiście nie jest, ale miał z technologią wspólnego, bo on założył w swojej miejscowości pierwszą i jedyną komputerową mieszalnię farb. Ale niestety splajtowała, gdyż okazało się, że znacznie lepiej miesza się farby kijem. Więc... Ale ja jestem z długiej rodziny, tak, jamników. Tylko nie widać, bo jestem frontem do was. To było dość ciekawe, jakby się okazało, że jestem tak wyciągnięty, a wy widzicie po skosie po prostu. Tu dodamy takich efektów graficznych.
Nie, ale moja rodzina to są sami innowatorzy. Mój prapradziadek był pierwszym mężczyzną, który na polskich ziemiach rozjebał się koniem na drzewie, odpisując na telegram. Tak jest, to był wielki człowiek. Gdzieś to tak płynie w naszej krwi. Mój dziadek z jednej strony zaś był na dworze. On tam służył jako masztalerz. Kojarzymy. Pytał się dzieci po prostu, czy mają z czego zjeść. Z drugiej strony zaś rodziny proletariusze, co do jednego. Na przykład mój drugi dziadek to był MO. Dokładnie tam. Śpiewał In the Shadows, ciął się szkłem. Nie, nie. On pracował to bez kitu jako... On był hutnikiem. Ale w Pizza Hut. Także bardzo grubo to... Nie, nie. Ale te dwa, można rzec, zwaśnione rody musiały się spotkać w pewnym momencie. W pewnym momencie również jedna część, ta bardziej proletariacka, ruszyła, większość z nich została marynarzami, marynarkami. Tak, dokładnie. Zaś ci pozostali drudzy służyli właśnie Branieckim, Potockim, Majdanom, wszystkim tym, wiadomo, wielkim rodom. I dopiero po pewnym czasie się udało jakoś ich tak... Sprawa spadkowa i po prostu radca prawny miał taką sytuację, że musiał z jedną częścią rodziny, która była wówczas na morzu, i druga część rodziny, która rzeczywiście była na zamku. I robią z nim kola tutaj z rodziną i ten radca prawny, co tu się nikt nie odzywa? A tam cisza na morzu, cisza w komnacie i bo kto się odezwie, to ściąga gacie. Po prostu jest to sytuacja rodzinna. Myślę, że każdy się może... Tyle o moim wujku. Dużo grałem faktycznie. Na tyle dużo, że moja matka w pewnym momencie mówi, zabiorę wam kabel. Ja mówię, a który? Ten, ciach. Mówię, pięknie, urwałaś piorunochron, także elegancko. Wtedy nas dojebał Zeus właśnie, bo... Ale to już było, wychodziło poza kontrolę, więc w pewnym momencie moja matka, musisz wybierać. Albo te strzelanki, te wszystkie jakieś tam, jak to, nie może tak być. Albo strzelanie, albo szkoła. A ja mówię, w Stanach bym nie musiał wybierać, tylko bym połączył pas.